Witam serdecznie, Kudłaty z tej strony. Na zakupy. Na zakupy, kurwa. Były dzisiaj bardzo udane, bardzo szczęśliwy dzień. Spukany jak chuj, ale warto było. Dziś jest ten dzień. Ci, co wiedzą, jakie premiery ostatnio były, wiedzą, co się będzie działo. Ci, co nie wiedzą, się dowiedzą po prostu. Więc zaczynamy. Siateczka jak zwykle pełna niespodzianek, obiecująca, kurwa, obiecująca, bardzo obiecująca. Zacznę od czegoś ze starszej bajki, bo nie będę znowu jak zwykle ponownie zaczynał od najlepszego stafu. Nie mówię, że ten poprzedni jest na poprzednie generacje, czy chociażby na poprzednie konsole gorszy, po prostu jest starszy. I tak, udało mi się dzisiaj, panie panowie, jedna z pierwszych gier na PlayStation 1, jaka wyszła, Jumping Jack Flash. Jumping Flash. Idealna, bez żadnej ryski. Ta kopia, ja nie wiem, kto ją posiadał, w jaki sposób ją traktował, ale naprawdę jest wyjebana w kosmos. Kosztowała mnie funta, co prawda. Jeżeli chodzi o gry na PlayStation 1, są to dość duża cena. Ale powiedzcie, czy edycja, jedna z pierwszych, jaka wyszła, jakie się gier pojawiły na PlayStation 1, nie jest tego warta? No funta. Dobrze, no mamy Jumping Flash. No i teraz. Za dużo tego nie będzie, ale będzie naprawdę konkretnie Witcher 3 Wild Hunt. Dziki gon, kurwa, będzie się działo. Dzisiaj będzie pierwszy prawdopodobnie też let's play z tej gry, z tejże gry. Mam taką nadzieję. Zwykła edycja, no co ona posiada z bonusowych kontentów, to mamy Compendium Universum do Witchera, mamy dokładną mapę, mamy oficjalny soundtrack i mamy, kurwa, naklejkę wilka głowy. Wilka głowy mamy, więc sporo tego, no ale żeby tego, kurwa, nie było mało, to mi się udało wyhaczyć. Tylko jedna sztuka była, kurwa, nie macie po co do Gamesa w Kirkold iść. Ale dobra, jest. Kurde. Oficjalny strategy guide. Twarda oprawa. Do tego w środku jest jeszcze artbook. Od razu zrobię unboxing, żebyście zobaczyli, czym to się je. Naprawdę warto było wydać te 20 funtów. Zazwyczaj za 20 funtów z nowych official guide'ów mamy jedynie sam poradnik. A tutaj tak jest dziwko, kurwa. Mamy też artbooka. Rzadko się to zdarza, żeby jakakolwiek firma poza CD Projekt oferowała takie ekskluzywy. Ale jest, dobrze. Tak, kurwa. Czym się Strategy Guide wyróżnia? Najpierw trzeba zobaczyć. Strategy Guide jest dość obszerny, widzę, poniżej 300 nie schodzi, o kurwa, 500 stron prawie, nawet powyżej chyba. No tak, twarda oprawa, waluta, bardzo dokładnie wygrawerowana okładka, kurwa, odblaskowe miecze, reszta jest matowa. No, czarne strony mamy. Wilka głowę jak zwykle. I tak, opis smoków, potworów, misji, kobiet, wszystkiego, kurwa, ja nie wiem, czego tutaj nie ma, ale widzę, że to jest naprawdę obszerny poradnik, kurwa, bardzo dokładnie zrobiony, szczegółowo. Ciekawe, ile jest grywalnych postaci, tak mi się zdaje, nie wiem. No ja wiem, czy tylko Witcher, tam w zapowiedziach było, że prawdopodobnie będziemy mieli chyba dwie grywalne postacie. No i tutaj mamy przykład, zobaczymy.
czy Cyrilia Fionn jest grywalna? Witcher na pewno. Zlukamy to później. Spoko. Naprawdę potężna rzecz. Ale żeby tego... Żeby to nie było wszystko, to tak jak mówiłem, mamy artbook. Nie jest zbyt duży. Nie jest to obszerny A4, ale kurwa. Czy takie dodatki, chociażby w, dajmy na to, w poradniku do Batmana, czy w poradnikach do Fallouta, czy w jakichkolwiek poradnikach mamy, rzadko się to zdarza. No tak. Jest to nie dość, że poradnik, to jeszcze do tego artbook, ze względu na to, że nie dość, że mam tutaj dużo opisanych rzeczy odnośnie Witcherów, odnośnie nie Witcherów, odnośnie Trish i tak dalej, odnośnie frakcji, które się znajdują w grze, odnośnie przeciwników, którzy się znajdują w grze, jakichś tam zdarzeń. Do tego mamy multum grafik. Jest to bardzo mile skomponowane. Mówię, nie jest to A4 wersja, ale jest wersja bardzo pięknie wykonana w stylu jakiegoś starego skoroszytu. No piękna rzecz. Piękna rzecz. Prawda, z tego co wiem, to artbook oddzielnie też będzie można dokupić. Ja w takim razie dziękuję za obejrzenie. Na zakupy. Z tej strony subskrybujcie, lajkujcie, szarujcie i do zobaczenia.